Na wojnie nie ma przerw. O życiu lub śmierci nie decydują konkursy popularności. Ten program opowiada o 83 młodych mężczyznach z kursu 234 i ich 6-miesięcznej walce o prawo do służby w jednostce SEAL. Przechodzą szkolenie zwane BATS od Basic Underwater Demolition SEAL. Coś o wiele trudniejszego niż jakikolwiek telewizyjny serial o przetrwaniu. Zasada jest jedna. Opłaca się zwyciężać. Szkolenie rekrutów, część pierwsza. Witajcie w BATS. 114 rekrutów z kursu 234 zaczyna przygotowanie do półrocznego szkolenia US Navy SEAL. 5 tygodni później, pierwszego dnia szkolenia, zostało tylko 83. Rano pierwszego dnia w ośrodku szkoleniowym BATS w Coronado w Kalifornii kurs 234 zaczyna się sypać. 2 minuty, nie zdążycie, zaczynać od nowa. Wśród wrzasków instruktorów w chłodny listopadowy poranek rekruci są zdezorientowani. Jest ciemno, nie ma czasu, by uczyć się ich nazwisk. Nie ma takiej potrzeby. Odsetek odrzuconych wynosi zwykle ponad 70%. Z 83 rekrutów za pół roku zostanie tylko 16. Każdy z nich wierzy, że zostanie Navy SEAL. Ale kiedy sekundy wydają się godzinami, nie wszyscy wytrzymują presję. Źle, to było 7. Zacząłeś od 10. Uwaliłeś 20. Jesteś słaby. 8. 9. 10. Dostajesz rozkaz, masz go wykonać. Tak jest, masz robić pompki, robisz. Tak jest, uwalisz przy łapie ci i zapłacisz. Tak jest. Mamy tu śpiochę? Zapłacisz. Widzę cię, nawet kiedy na ciebie nie patrzę. Jedynym sposobem na zmuszenie ich do wysiłku jest przekonanie, że widzimy wszystko, więc muszą robić dokładnie to samo, co ich koledzy. Jeszcze raz. Muszą wiedzieć, że tu nie ma wyjątków. Praca zespołowa wymaga odrobiny motywacji i poświęcenia. Ile zrobiłeś? 3. Nie powiedziałem 4. Może się pospieszysz. Dzień pierwszy to powitanie w BATS. Poznają instruktorów. Skala trudności wciąż rośnie. Co minutę, co sekundę jest coraz trudniej. Wyprostuj. Nie płacz, zmień technikę. Nie potrafisz w jeden sposób, spróbuj inaczej. Ale nie poddawaj się. To było żałosne. Wszystko, co zrobiliście, było tak dalekie od perfekcji, jak tylko można. Byliście żałośni i słabi. A wiecie dlaczego? Bo w waszych małych muszczkach wciąż się bronicie. Podobam ci się? Trzeba tak było od razu. A ty dokąd? Mija godzina, instruktorzy nie zmniejszają tempa. Każdy rekrut ma się zastanowić, czy naprawdę chce tu być. Co z tobą? Nic. Na razie nikt nie odpadł. Pierwsze rezygnacje pojawią się, kiedy rekruci zrozumieją, że to dopiero początek. Kciuki na drążek, podciągnij się. Chcemy ich sprawdzić. Mają dać z siebie wszystko. Leserów wychwytujemy natychmiast. Nie robią pompek, padają na kolana. Wtedy robimy im małą przebieżkę i nagle odzyskują energię. Ciągnij, ciągnij.
Dalej. I widzisz? Miałeś jeszcze siłę. Kurs 234 nie różni się od wcześniejszych. Rekruci mają od 17 do 29 lat. Wszyscy są ochotnikami. Wskakuj. Już powinniście odpoczywać. I każdy ma własne powody, dla których tu trafił. To najlepsza jednostka, najlepsze szkolenie. Mogę liczyć na kumpli, oni mogą liczyć na mnie. Nie ma żadnych gwarancji. Trzeba się starać. Chciałem służyć z najlepszymi, dorównać im. O świcie na placu ćwiczebnym nazywanym Młynkiem instruktorzy po raz pierwszy widzą twarze rekrutów. Panie Holly, w górę! Co jest z tymi oficerami? Do góry! Shoemaker i Holly są oficerami, chociażby dlatego muszą świecić przykładem. O to im chodzi, sami tego chcą. Nie dałeś rady. Czeka nas 8 tygodni. Można krzyczeć i wrzeszczeć. Już ochrypłem, ale to na nic. Trzeba dać im czas. Zwykle pojawiają się te same nazwiska. Ej, Ogierze! W górę, Kreider! Jesteś do niczego. Nieźle. Jeśli ktoś wciąż się wyróżnia i wiemy, że sam nie da sobie rady, przyciskamy go. Shoemaker, to znowu ty. W dół, w górę. Shoemaker, do góry. Trzymaj. Trzymaj, Ogierze. W górę i w dół. Wskakuj. Kto to jest? Hoff? Hoff. W górę. Podobno masz dawać przykład. Shoemaker, ty zostajesz. Shoemaker i Holly są obiektem kpin. Ale w szkoleniu nie chodzi o upokorzenie. Możesz wrzeszczeć, kopać, nawet gryźć. Bylebyś dał radę. W górę. Zaczynacie rozumieć, że wysiłek jest konieczny. Jeszcze nie skończyliście. O jedności grupy decyduje przywództwo. Gettys dowodzi kursem 234. To właśnie u tego weterana rekruci szukają wsparcia i poczucia pewności. Jako oficer dowodzący odpowiadam za ludzi. Zawsze o tym marzyłem. To najlepsza robota w marynarce. Pracuje się z ludźmi, którzy wiedzą, czego chcą. Krótko mówiąc, to najlepsza służba. Po śniadaniu okazuje się, że jeden kursant zniknął. Po zaledwie 3 godzinach kurs 234 stracił jednego żołnierza. Wieści szybko się rozchodzą, ale to nie czas na wątpliwości. Co z Watersem? Gettys nie ma czasu, by się tym martwić. Idziemy. Rekruci są w różnym wieku, mają różne charaktery. To będzie długi dzień. Teraz muszą się skupić na następnym ćwiczeniu, 6-kilometrowym biegu na czas. Teraz bieg. Ci, którzy zmieszczą się w czasie, odpoczną. Inni dostaną w kość. Sześćdziesiąt procent z tych, którzy dziś nie dadzą rady, nie przetrwa piekielnego tygodnia. Piekielny tydzień. 5,5 dnia koszmaru. Instruktorzy powtarzają rekrutom, że większość z nich i tak odpadnie. Start. Każdy rekrut, który nie pokona 6 km w 32 minuty lub mniej, prawdopodobnie wyleci za 2 tygodnie przed rozpoczęciem piekielnego tygodnia.
Połowa kursu uczestniczy w nim po raz pierwszy. Reszta robi to drugi, trzeci, a nawet czwarty raz. Rivera, podoficer dowodzący, ma 29 lat i próbuje po raz trzeci. To jego ostatnie podejście. Byłem tu już w 95, zrezygnowałem. Nie wytrzymałem psychicznie. Byłem też na ostatnim kursie, odpadłem w piekielnym tygodniu. Ale wciąż chcę skończyć ten kurs i wierzę, że tym razem się uda. Diameter? 32-48. Dziś nikt nie zdążył. A mamy niezłych biegaczy. Na lepszej plaży daliby radę. Start. Na pewno. Ale dziś dopiero pierwszy dzień. Casey? 32-52. To kurs BATS. Nikogo nie rozpieszczamy. Pozwoliłem ci odejść? Padnij. Co mówiłem? Podajesz nazwisko, sprawdzasz czas i czekasz na rozkaz. Nie wprowadzaj własnych zasad. Teraz do wody. Muszą dać z siebie wszystko. Czas nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, by pokazali, na co ich stać, by dali z siebie wszystko i przekonali nas, że są wystarczająco silni i odporni. Jedyna korzyść z tego biegu jest taka, że teraz już wiecie, jak to jest być mokrym i całym w piasku. Jeśli kiedykolwiek ja albo inny instruktor każemy wam wytarzać się w piachu, macie to zrobić. Od stóp do głów. Wielu nie rozumie, o co chodzi. Nie słuchają rozkazów. Nie wykonują ich dokładnie. Rozumiesz już, że masz być cały w piasku. Tak jest. Wiesz to, bo zawaliłeś bieg i musiałeś się tarzać. Przynajmniej tyle skorzystałeś. Raz, dwa, trzy, cztery. Masz być silny, ludzie na ciebie patrzą. Nie chciałbym, byś kiedykolwiek mną dowodził. Jesteś słaby. Przez takich dowódców giną dobrzy żołnierze. Zastanów się, czy naprawdę chcesz tu być. Czeka cię długa droga. Gettys zgłosił się na szkolenie fizycznie nieprzygotowany. Jako dowódca jest bacznie obserwowany przez instruktorów. Kurs jest taki sam dla oficerów i zwykłych szeregowców, ale doświadczeni instruktorzy wiedzą, że dowódcy powinni spełniać wyższe standardy. Wciąż jestem pod presją. Taki już los oficera dowodzącego. Sam popatrz. Na piersiach, pod szyją, na ramieniu. Miałeś być cały w piasku. Tak jest. Od stóp do głów. Jesteś oficerem, tak? Tak jest. A więc zwracaj uwagę na szczegóły. Musisz dawać ludziom przykład i precyzyjnie wykonywać rozkazy. Wracaj do piachu. Trudno bez przerwy dawać z siebie wszystko. Można jedynie wykonać ćwiczenie jak najlepiej i próbować przetrwać. Między nogami. Gettys będzie pod presją, aż udowodni, że potrafi dowodzić. Musi dać radę albo straci kontrolę nad kursem 234 i zostanie wyrzucony. Jesteś oficerem, masz dawać przykład. Rozumiem. Jest tu mnóstwo szeregowców, muszą cię słuchać. I dlatego masz być od nich lepszym. Po biegu czas na morze. Może byście zeszli. Instruktorzy liczą, że walka z przybojem zmusi kolejnych rekrutów do zastanowienia się nad rezygnacją. Ta jest mała, widzieliśmy już dziś większe fale. Ale nigdy nic nie wiadomo. Rekruci będą na wyścigi przebijali się przez przybój w 3-metrowych pontonach. Większość z nich nigdy nie widziała tak dużych fal. Będzie zabawnie. Nie mogę się doczekać. Będzie super. Raz, dwa. Wiosła głęboko, płyniemy szybko. Liczymy, damy radę. Szeregowy Fox z pontonu 11 poucza kolegów. Instruktorzy nie są zadowoleni. Dowodzić powinien Shoemaker. Wcześniej też sobie nie radził. Tym razem ze swoimi ludźmi trafia pod lupę instruktorów. Walka z przybojem jest trudniejsza i bardziej niebezpieczna, niż mogłoby się wydawać.
Ludzie mogą wpaść do wody, dostać wiosłem lub zaplątać się pod pontonem. W takiej sytuacji najważniejsza jest zgodna współpraca i jasne rozkazy. Z drugiej strony presja na wygraną jest wielka. Instruktorzy wypatrują najdrobniejszych oznak słabości. Nawet jeśli fala jest duża, nie można się bać. Trzeba robić to, co do nas należy. Wiosłować, kiedy trzeba i siedzieć, kiedy trzeba siedzieć. Omińcie ich. Ponton w górę. Ponton numer 8 wygrał wcześniejszy wyścig. Jego załoga może więc chwilę odpocząć przed powrotem do wody. Holly i jego ponton numer 3 dostają wycisk za kiepskie wyniki. Holly uczy się, że opłaca się zwyciężać. Pierwszego ranka spodziewaliśmy się najgorszego. I rzeczywiście dali nam w kość. Chyba nie byłem wystarczająco przygotowany. Wszyscy gotowi, poza Demeterem. Koledzy czekają, a ty ich zatrzymujesz. Jeśli porażka jest winą jednego człowieka, instruktorzy ani koledzy nie zapomną jego nazwiska. W tym szkoleniu nie można być najlepszym we wszystkim. Demeter wygrał poranny bieg, ale teraz nie daje rady. Pospiesz się, koledzy czekają. Nieźle. Musicie być bardziej agresywni. Jeden. Wstawaj. Chcesz tu być? Nie sądzę. Twoja słabość zagraża innym. Lepiej się postaraj. Zaczynają współpracować, jest lepiej niż rano. Wtedy było strasznie. Ponton numer 1. Słuchajcie rozkazów i wykonujcie je. Przybój to nie tylko walka z falami. Chodzi o coś o wiele ważniejszego. Kursanci muszą się nauczyć, że na wojnie indywidualizm to przeszkoda. Muszą uwierzyć w pracę zespołową bez względu na wysokość fali i temperaturę wody. Wzajemne zaufanie i lojalność to podstawa sukcesu każdego żołnierza Navy SEAL. Gotowi? Tak. Zaczynać. Chodzi o determinację. Muszą się wysilić. Jeśli nie, już po nich. No to jedziemy. Ej, uda się wam. Brawo! Mocniej! Bo przestali wiosłować. Fale są duże, wywracają pontony. Niektóre są mniejsze, muszą znaleźć jakiś sposób. Potem zrobimy im przebieżkę. Jeśli plecy nie są proste, tyłek wystaje. Nolan, masz tyłek w górze. I co, ciężko było? To pozycja spoczynkowa. Będzie tylko gorzej, uwierz mi. Może pomyślisz o czymś innym. O Rangersach albo transporcie. Każdego dnia muszą się zmagać z kolejnymi przeciwnościami, z nowymi przeszkodami. Liczy się psychika. Jeśli wytrzymają, jest dobrze, jeśli nie, sami wiecie. Co znaczą te belki? Że dowodzę. Wiesz, że jeśli przejdziesz, możesz kiedyś dowodzić także mną. Tak. Myślisz, że potrafisz? I jeszcze nie. To oczywiste.
Nie ma ludzi niewrażliwych na ból, a rekruci najbardziej obawiają się urazów. Jeśli są poważne, rekrut odpada i musi zaczynać wszystko od początku. Dopłynęliśmy, ale w drodze powrotnej walnęła w nas fala. Wywróciło nas. Noga dostała mi się między wzmocnienia. Ponton się przewrócił, wszystko działo się błyskawicznie. Zawsze ktoś ląduje w wodzie, czy to na przyboju, czy na mieliźnie. A to oznacza kłopoty. Boli? Tak. Tutaj? Możesz chodzić? Mogę. Włóż skarpetkę, but i wracaj do ćwiczeń. Wiem, że muszę się postarać, ale nie wiem, czy dam radę. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Muszę wracać. Po setkach pompek, 6-kilometrowym biegu na czas i walce z 4-metrowymi falami w wodzie o temperaturze 13 stopni Celsjusza, dwaj rekruci zrezygnowali, a jeden jest lekko ranny. Do końca pełnego szkolenia zostało im 5 miesięcy, 3 tygodnie, 4 dni i 5,5 godziny. Prawda dochodzi do głosu. Czekając na inspekcję, rekrut może zacząć za dużo myśleć. Szkolenie to nie sport. Inspekcja pokoi ma ich nauczyć, że nic nigdy nie ujdzie im na sucho. Gumbayan? Gumbayan? Jak się to wymawia? Gumbaya? Gumbayan? Gumbayan? Skąd jesteś? Z San Diego. Rekruci pochodzą z różnych środowisk. To marynarze, absolwenci liceów i studenci. Większość wcześniej służyła w marynarce. Różnią się wiekiem, charakterami i doświadczeniem. Ale coś ich łączy. Po pierwsze, wszyscy są ochotnikami. Po drugie, wiedzą, że 70% z nich nie ukończy kursu. Cheney, twoje nazwisko wciąż się pojawia. Chcesz być mistrzem poprawy? Nie. Zaczynasz kiepsko, potem coraz lepiej i dostajesz nagrodę. Nie. No to weź się do roboty. Crispino, twoje buty są brudne. Tak, twoje też. Jest związek między Jackiem Londonem i twoim nazwiskiem. Powiesz mi, jak ja cię nie położę. Chcę zobaczyć choć jedne czyste buty. Gumbayina, chodź tu. Stań tutaj. Całkiem niezłe buty. Jak na pierwszą inspekcję. A twoje? Nawet ich nie ruszyłeś. Padnij. Na ziemię. Liczy się dbałość o szczegóły. Odpowiednie przygotowania przed walką często decydują o życiu lub śmierci żołnierzy. Muszą przewidywać problemy i rozwiązywać je, zanim ktoś zginie. Zwykłe skupienie to za mało. Zacznijmy tu. Byliśmy tutaj w niedzielę od 9 rano do 21, 12 godzin. Jakieś 4 czy 5 godzin spędziłem na sprzątaniu tego pokoju. Potem przez kilka godzin sprzątałem ich biuro. Wysypiemy piasek z szuflad. Mam coś. Naprawdę się postarałeś. To mój pierwszy raz. Wiele mnie to kosztowało. To mój pierwszy kurs. Tego się spodziewałeś? Wcześniej nie, teraz tak. Wiem, po co tu jestem. Wiedziałem, jak będzie. To mój piąty czy szósty raz. Wcześniej odpadłem na przeboju, dostałem wstrząśnienie mózgu. Potem miałem zapalenie płuc w piekielnym tygodniu. Innym razem zerwałem ścięgno podkolanowe. To wielkie wyzwanie. Człowiek daje z siebie 110%. Tutaj wszyscy bardzo się starają. Ludzie przychodzą, stają przed wyzwaniami. Niektórzy nie dają rady i odpadają. Jedni wracają i próbują ponownie, inni nie.
Od 3 lat wszystko, co robię, ma tylko jeden cel. Chcę ukończyć ten kurs. Na ziemię. Rany. Wyciskaj. Mamy plakietki z nazwiskami, a ty wciąż się mylisz. Wyciskaj. To najtrudniejsze szkolenie, ma sprawdzić, ile wytrzymamy. Ostateczna granica. Nawet nie wyglądam jak instruktor rekord. Jestem o wiele przystojniejszy. Jeśli nie wiesz, wystarczy spojrzeć na napis. Czy kiedy na drzwiach widzisz napis ciągnąć, zaczynasz pchać? Gdyby nie budzik przy moim łóżku, nie byłoby mnie tu. Budzi mnie każdego ranka, inaczej bym nie wstał. Musimy wstawać o 3 nad ranem i być tu o 4. 15 minut przed instruktorami. Później wieczorem godzinę lub półtorej z rodziną w domu, a potem do łóżka. Może pójdziemy do babci na święto dziękczynienia? Anusz, zjawi się jakaś wróżka i posprząta nasz pokój. Trafiony? Masz tu więcej perfum niż kobieta. Chyba trafiony. Niech ktoś to zapisze. Jeśli w pokoju jest czysto i schludnie, dostają ocenę pozytywną. Nie znęcali się nad nimi. I co? 3 trafienia. Czyli? Brud, zakurzone lustra, brud w łazience i na pokładzie. W sumie mógłbym odpuścić. Co jest na tym nożu? Wystarczająco ostry? Zamknij pokój i szafki. Nie przebieraj się. Zamelduj się na młynku. 1 tygodnie pierwszego etapu szkolenia to tak zwana kontrola męskości. Potem zaczyna się piekielny tydzień. Ostateczny test wytrzymałości rekrutów. Teraz jednak o wiele groźniejsza wydaje się inspekcja pokoi. Przetrwanie na szkoleniu wymaga nieustannej uwagi i skupienia. Ludzie myślą tylko o piekielnym tygodniu. Piekielny tydzień? Nie wiem. Może to tylko plotki. Jak to powiedzieć? Czy można przygotować się na kopniaka w jądra? Nie można, trzeba wytrzymać. Czekamy na inspekcję. Tam? Tak jest. Jeśli czekasz na piekielny tydzień, to naprawdę chcesz tu być. Ile trafień? 2. 2? Piasek na lodówce. A mogło się udać. Brudne okna. Już po was. Wszyscy zawalają inspekcję. A potem się zaczyna. Co to jest? Piasek na szafce. Na wszystkim. Czekanie jest gorsze niż sama inspekcja. Mieszkacie poza bazą? Tak jest. Widać. Dlatego tu jest tak czysto. Jeśli jesteś żonaty albo masz mieszkanie w mieście, masz pokój tutaj, ale możesz nocować u siebie. Korzystam z tego, by spotkać się z żoną i dziećmi. Oblaliście. Włosy pod prysznicem. Posprzątać. Plecy prosto. Na ziemię. Nagrodą dla tych, którzy oblali inspekcję, jest ból. Przesłanie jest jasne. Daj z siebie wszystko, albo zrezygnuj. To normalne przy pierwszej inspekcji. Nie było najgorzej, nie było idealnie. Wystarczająco źle, by zostali ukarani. Mieli 5 dni. Powinno być nieskazitelnie. W cierpieniu nie ma nic osobistego. Każdy rekrut musi udowodnić, że chce tu być. Chyba mamy zwycięzcę. Ci tutaj pozytywnie przeszli inspekcję pokoi. Mogli zawieść przy osobistej, ale przynajmniej mieli czysto w pokojach. Widzę wygięte plecy, zwisające głowy. To oznaki porażki. Macie coś zrobić.
Macie wyznaczony czas. Skupcie się na wykonaniu zadania. Macie ćwiczyć. Pędzicie na złamanie karku. Znajdujecie dowódcę, ćwiczycie. I to szybko. Jeśli macie przebić się przez przybój, biegniecie, wskakujecie do wody, wracacie. Sprintem. Jeśli nie będziecie biegli, jeśli coś schrzanicie, zapłacicie za to. To zwykłe szkolenie. Za błędy mamy coś ekstra. Może dopadniemy was w czasie obiadu, może kiedy indziej. Może wpadniemy do was wcześnie rano i damy wam wycisk. Wierzcie mi, nie chcielibyście tego. Powstań. Niedziele sprzątają pokoje. Wiedzą, że będzie inspekcja, mają to na rozpisce. Wiedzą, że zajrzę pod łóżka, że Aaron sprawdzi ich szafki. W czasie następnej inspekcji powinno już być lepiej. Kogo brakuje? Dwóch zrezygnowało. Kto? Rockman i Butters. Jak meldujesz? Ma być stan 83, 81 obecnych. Podajesz nazwiska i wyjaśnienie. Tak jest. Od teraz. Po 9 godzinach pompek, walki z przybojem, biegania i kolejnych pompek, rekruci myślą tylko o jednym. Jak przetrwać 2 ostatnie godziny pierwszego dnia? Co wy robicie? Do góry. Trzymać rytm, nie będę czekał. Odpadniecie, już po was. Stres i zmęczenie mogą zniszczyć każdego. Rekrut Lek wykorzystuje ból jako narzędzie motywacji. Nie jestem zachwycony, ale jakoś daję radę. Jest ciężko, ale i zabawnie. I dopóki tak będzie, wytrzymam. Belki w górę. Nad głowy. Staramis już czeka. Gorsze od podnoszenia telefonicznego słupa o wadze 70 kg jest tylko walka ze starą Misery. Waży ponad 200 kilo i ma przypominać, że tylko wspólny wysiłek przynosi sukces. Na ramię. Podobno stara Misery kocha towarzystwo, ale jej samej nie kocha nikt. Problem w tym, że nie wszyscy się starają. Musimy nauczyć was pracy zespołowej. Zacznijmy od początku. Prawa ręka, pozycja startowa, zaczynać. Nigdy nie dźwigałem stary mis. Przeszedłem całe szkolenie, ale na nią nie trafiłem. Dzięki Bogu. Instruktor Padstone sprawdza, czy rekruci wspierają dowódcę i siebie nawzajem. Stary mis można unieść tylko przy zgodnej współpracy. Do góry. Prawe ramię. Nieźle. O nie, upadła. Za to jest kara. 3, 4. Na 4 do góry. Wiem, że nie czujecie już ramion, więc zmienimy technikę. Teraz przysiady. Siad. Ręce na belkę. Powstań. 2. Siad. Powstań. 3. Siad. Powstań. 4. Aby pozbyć się tej belki i wrócić do mniejszej i lżejszej, musicie utrzymać ją na wyprostowanych rękach przez 45 sekund. Uda się wam? Wracacie. Gotowi? Czas. Start. Demeter, pchaj. Wytrzymajcie, a skończymy z tym. Już prawie. Tym przed wami się udało. Trzymajcie, już blisko. Jeszcze chwila. Niestety, prawe ramię. Panowie, zostały wam tylko 4 sekundy i moglibyście wrócić do lżejszej belki. Niestety nie wytrzymaliście. Zacznijmy więc trening siłowy. Przekładamy. 1, 2. 3.
Cztery. Tylko 4 sekundy i mielibyście wolne. No dobra, 45 sekund. Kto tu dowodzi? Jak się nazywasz? Instruktor Paston. Jak się nazywasz? Holly. Nie podoba mi się wasz defetyzm. Wkurza mnie. Jeśli znowu się poddacie, przegonię was 2 razy ciężej. Chłopaki, zróbmy to. Nad głowę. Zacznę mierzyć czas, kiedy podniesiesz. Prawe ramię. Panie Holly, chce pan coś zmienić? Ktoś musi podnieść przód. Ja to zrobię. Rozumie pan, że to pana belka. Pan tu dowodzi, tak jak w pontonie. Trzeba rozłożyć siły. Ręce prosto, 45 sekund. Czas, start. Wszyscy pracują, pomagają sobie nawzajem. Wtedy jest łatwiej. Już prawie. Trzymać. Dopóki współpracujecie, dajecie radę. Trzymać. Trzymać. Dobra, na ramię. Na dół. Tej kary nie zapomnicie. A teraz możecie wracać do swojej starej belki. Dostali w kość. To zawsze działa. Dzień się kończy, wszyscy są zmęczeni. Zespół Walkera ma kłopoty. W górę, mocniej! Zdecydowanie mają problem z pracą zespołową i przywództwem. W takim ćwiczeniu wyłuskujemy najsłabszych. Reszta ich nie lubi. Szkodzą im. Nie dają rady i nie ma na to wytłumaczenia. Są zdrowi i silni. Po prostu muszą jeszcze przełamać psychiczną barierę. Do góry. Sam nie dam rady. No dalej. Mowa ciała mówi wszystko. Część podwładnych Walkera zrezygnowała. Instruktorzy to widzą, ale nie reagują. Wiedzą, że jeśli ktoś dostanie łatkę Słabeusza, reszta znajdzie sposób, by zmusić go do większego wysiłku lub do rezygnacji. Co się dzieje? Kręci mi się w głowie, jestem odwodniony. Do góry. Piłem za mało wody. Zaczynam widzieć ptaszki, gwiazdki. Za chwilę będą ptaszki, napij się i wracaj. Tak jest. Biegiem. Podniesiecie i wracacie do starej belki. 45 sekund. Start. Stara Mizry jest doskonałą nauczycielką. Kurs 234 uczy, że opłaca się zwyciężać. W tej chwili używają głównie nóg. Cały dzień pracowali ramionami. Trzeba dać im nieco wytchnienia i odmiany. Zwycięzcy tutaj. W tym szaleństwie jest metoda. Czujesz się lepiej? Chyba, instruktorze. Zawsze tak głupio odpowiadasz? Jestem trochę zmęczony. Mam cię może pomiziać po brzuszku? Nie. Poklepać po pupci? Mamusia masowała ci ramionka? To pierwszy dzień. Wszyscy dostają taki sam wycisk. Ale jakoś dają radę. Tak jest. Czasem dochodzi do odwodnienia. Jeśli nie zjedzą porządnego posiłku, jedną kanapkę zamiast 3, poziom glukozy we krwi spada i mają problem. Z nim nie było najgorzej. Odpowiadał przytomnie, usta miał w porządku, puls też. Tyle tylko, że trzeba będzie mieć go na oku.
He's good to go, but just put him in the back of my head as somebody to keep an eye on. Możesz wracać do Belki. Trochę mi słabo, ale chcę pomóc kolegom. Jeśli coś się będzie działo, wróć. Tak jest. Co roku w ośrodku odbywają się 4 kursy. Kursy 234 jest zimowy, a takie mają najwyższy odsetek rezygnacji, głównie z powodu zimna. Jak się nazywasz? Vincent Gary. To twoi ludzie i twoja Belka. Ty dowodzisz. Powiedz im, co mają robić. Szkolenie to wojna na wyczerpanie, bezustanny konkurs szczęścia i zaangażowania. Każdy rekrut musi pokazać, że chce tu być bez względu na wszystko. Problem w tym, że samo poświęcenie czasem nie wystarcza. Trzymaj ramiona w górze. Mocniej. Unosisz coś? Crader, siadaj. To stało się wczoraj przy podnoszeniu belki. Ręka mi zdrętwiała. Wyłamałem bark. Teraz potrzebna będzie operacja. Nie mogę ruszyć lewą ręką. Nie wiem, nie czuję jej. To będzie całkiem poważny zabieg. Potem czeka mnie rehabilitacja. Nie wiem, czy wrócę, czy po tym wszystkim będę mógł znowu spróbować. To twój pierwszy taki test? Nie. Bywało ciężej? Nie, ciężej nie. Wtedy zawiodłeś? Nie. Przeżyłeś kiedyś coś podobnego? Nie. I teraz odpuszczasz? Tak. Dobrze ci z tym? Nie. Tutaj sukces to świadoma decyzja. Rekrut sam musi zdecydować, czy chce skończyć szkolenie, być częścią naszej społeczności, czy raczej woli dać sobie spokój. Zawsze o tym marzyłem. Mam 25 lat, za chwilę mogę być za stary. Tyle, że moje ciało nie wytrzymało. Jestem zawiedziony. Starałem się, ale na próżno. Przed piekielnym tygodniem nie ma konkretnych ćwiczeń. To raczej kompilacja wszystkiego. Jutro kilku z nich usiądzie na ławce. Tak to się zwykle zaczyna. Jutro rano. Po dźwiganiu belek będą ich bolały kolana i ramiona. Nogi będą ich bolały po bieganiu. Dostaje ostro w kość. Część z nich na pewno tego nie wytrzyma. Belka na ziemi. W pierwszym tygodniu dostają wycisk. W drugim jest trudno. W trzecim jest jeszcze trudniej. Ciąg dalszy nastąpi. Czas start. Do góry. Tak jest. Razem. Połowa za nami. Trzymać. Nie poddawajcie się. Prawe ramię. Wersja polska, studio Kompany. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Daniel Załuski. Gotowi? Tak. Zaczynać. Chodzi o determinację. Muszą się wysilić. Jeśli nie, już po nim. No to jedziemy. Ej, uda się wam. Tak. Brawo. Mocniej. Bo przestali wiosłować. Fale są duże, wywracają pontony. Niektóre są mniejsze, muszą znaleźć jakiś sposób. Potem zrobimy im przebieżkę. Jeśli plecy nie są proste, tyłek wystaje. Nolan, masz tyłek w górze. I co, ciężko było? To pozycja spoczynkowa.
Będzie tylko gorzej, uwierz mi. Może pomyślisz o czymś innym. O Rangersach albo transporcie. Każdego dnia muszą się zmagać z kolejnymi przeciwnościami, z nowymi przeszkodami. Liczy się psychika. Jeśli wytrzymają, jest dobrze, jeśli nie, sami wiecie. Co znaczą te belki? Że dowodzę. Wiesz, że jeśli przejdziesz, możesz kiedyś dowodzić także mną. Tak. Myślisz, że potrafisz? I jeszcze nie. To oczywiste. Nie ma ludzi niewrażliwych na ból, a rekruci najbardziej obawiają się urazów. Jeśli są poważne, rekrut odpada i musi zaczynać wszystko od początku. Dopłynęliśmy, ale w drodze powrotnej walnęła w nas fala. Wywróciło nas. Noga dostała mi się między wzmocnienia. Ponton się przewrócił, wszystko działo się błyskawicznie. Zawsze ktoś ląduje w wodzie, czy to na przyboju, czy na mieliźnie, a to oznacza kłopoty. Boli. Tak. Tutaj. Możesz chodzić? Mogę. Włóż skarpetkę, but i wracaj do ćwiczeń. Wiem, że muszę się postarać, ale nie wiem, czy dam radę. Mam nadzieję. Ostateczna granica. Nawet nie wyglądam jak instruktor rekord. Jestem o wiele przystojniejszy. Jeśli nie wiesz, wystarczy spojrzeć na napis. Czy kiedy na drzwiach widzisz napis ciągnąć, zaczynasz pchać? Gdyby nie budzik przy moim łóżku, nie byłoby mnie tu. Budzi mnie każdego ranka, inaczej bym nie wstał. Musimy wstawać o 3 nad ranem i być tu o 4. 15 minut przed instruktorami. Później wieczorem godzinę lub półtorej z rodziną w domu, a potem do łóżka. Może pójdziemy do babci na święto dziękczynienia? Anusz, zjawi się jakaś wróżka i posprząta nasz pokój. Trafiony? Masz tu więcej perfum niż kobieta. Chyba trafiony. Niech ktoś to zapisze. Jeśli w pokoju jest czysto i schludnie, dostają ocenę pozytywną. Nie znęcamy się nad nimi. I co? 3 trafienia. Czyli? Brud, zakurzone lustra, brud w łazience i na pokładzie. W sumie mógłbym odpuścić. Co jest na tym nożu? Wystarczająco ostry? Zamknij pokój i szafki. Nie przebieraj się. Zamelduj się na młynku. Pierwsze 3 tygodnie pierwszego etapu szkolenia to tak zwana kontrola męskości. Potem zaczyna się piekielny tydzień. Ostateczny test wytrzymałości rekrutów. Teraz jednak o wiele groźniejsza wydaje się inspekcja pokoi. Przetrwanie na szkoleniu wymaga nieustannej uwagi i skupienia. Ludzie myślą tylko o piekielnym tygodniu. Piekielny tydzień? Nie wiem. Może to tylko plotki. Jak to powiedzieć? Czy można przygotować się na kopniaka w jądra? Nie można, trzeba wytrzymać. Czekamy na inspekcję, tam? Tak jest. Jeśli czekasz na piekielny tydzień, to naprawdę chcesz tu być. Ile trafień? 2. 2? Piasek na lodówce. A mogło się udać. Brudne okna. Już po was. Wszyscy zawalają inspekcję. A potem się zaczyna. Co to jest? Piasek na szafce. Na wszystkim. Czekanie jest gorsze niż sama inspekcja. Mieszkacie poza bazą? Tak jest. Widać. Dlatego tu jest tak czysto. Jeśli jesteś żonaty, albo muszą świecić przykładem. O to im chodzi, sami tego chcą. Nie dałeś rady. Czeka nas 8 tygodni. Można krzyczeć i wrzeszczeć.
i już ochrypłem. Ale to na nic. Trzeba dać im czas. Zwykle pojawiają się te same nazwiska. Ej, Ogierze! W górę, Kreider! Jesteś do niczego. Nieźle. Jeśli ktoś wciąż się wyróżnia i wiemy, że sam nie da sobie rady, przyciskamy go. Shoemaker, to znowu ty. W dół, w górę. Shoemaker, do góry. Trzymaj. Trzymaj, Ogierze. W górę i w dół. Wskakuj. Kto to jest? Hoff? Hoff. W górę. Podobno masz dawać przykład. Shoemaker, ty zostajesz. Shoemaker i Holly są obiektem kpin. Ale w szkoleniu nie chodzi o upokorzenie. Możesz wrzeszczeć, kopać, nawet gryźć. Bylebyś dał radę. W górę. Zaczynacie rozumieć, że wysiłek jest konieczny. Jeszcze nie skończyliście. O jedności grupy decyduje przywództwo. Gettys dowodzi kursem 234. To właśnie u tego weterana rekruci szukają wsparcia i poczucia pewności. Jako oficer dowodzący odpowiadam za ludzi. Zawsze o tym marzyłem. To najlepsza robota w marynarce. Pracuje się z ludźmi, którzy wiedzą, czego chcą. Krótko mówiąc, to najlepsza służba. Po śniadaniu okazuje się, że jeden kursant zniknął. Po zaledwie 3 godzinach kurs 234 stracił jednego żołnierza. Wieści szybko się rozchodzą, ale to nie czas na wątpliwości. Co z Buttersem? Gettys nie ma czasu, by się tym martwić. Idziemy. Rekruci są w różnym wieku, mają różny charakter. Dopłynęliśmy, ale w drodze powrotnej walnęła w nas fala. Wywróciło nas. Noga dostała mi się między wzmocnienia. Ponton się przewrócił, wszystko działo się błyskawicznie. Zawsze ktoś ląduje w wodzie, czy to na przyboju, czy na mieliźnie, a to oznacza kłopoty. Boli. Tak. Tutaj. Możesz chodzić? Mogę. Włóż skarpetkę, but i wracaj do ćwiczeń. Wiem, że muszę się postarać, ale nie wiem, czy dam radę. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Muszę wracać. Po setkach pompek, 6-kilometrowym biegu na czas i walce z 4-metrowymi falami w wodzie o temperaturze 13 stopni Celsjusza, dwaj rekruci zrezygnowali, a jeden jest lekko ranny. Do końca pełnego szkolenia zostało im 5 miesięcy, 3 tygodnie, 4 dni i 5,5 godziny. Prawda dochodzi do głosu. Czekając na inspekcję, rekrut może zacząć za dużo myśleć. Szkolenie to nie sport. Inspekcja pokoi ma ich nauczyć, że nic nigdy nie ujdzie im na sucho. Gumbayan? Jak się to wymawia? Gumbaya? Gumbayan? Skąd jesteś? Z San Diego. Rekruci pochodzą z różnych środowisk. To marynarze, absolwenci liceów i studenci. Większość wcześniej służyła w marynarce. Różnią się wiekiem, charakterami i doświadczeniem. Ale coś ich łączy. Po pierwsze, wszyscy są ochotnikami. Po drugie, wiedzą, że 70% z nich nie ukończy kursu. Cheney, twoje nazwisko wciąż się pojawia. Chcesz być mistrzem poprawy? Nie.
Zaczynasz kiepsko, potem coraz lepiej, dostajesz nagrodę. Nie. No to weź się do roboty. Krispina, twoje buty są brudne. Tak, twoje też. Jest związek między Jackiem Londonem i twoim nazwiskiem. Powiesz mi, jak ja cię nie położę. Chcę zobaczyć choć jedne czyste buty. Gumbayina, chodź tu. Stań tutaj. Całkiem niezłe buty. Jak na pierwszą inspekcję, CSU każdego żołnierza Navy SEAL. Gotowi? Tak. Zaczynać. Chodzi o determinację. Muszą się wysilić. Jeśli nie, już po nim. No to jedziemy. Ej, uda się wam. Tak. Brawo. Mocniej. No przestali wiosłować. Fale są duże, wywracają pontony. Niektóre są mniejsze, muszą znaleźć jakiś sposób. Potem zrobimy im przebieżkę. Jeśli plecy nie są proste, tyłek wystaje. Nolan, masz tyłek w górze. I co, ciężko było? To pozycja spoczynkowa. Będzie tylko gorzej, uwierz mi. Może pomyślisz o czymś innym. O Rangersach albo transporcie. Każdego dnia muszą się zmagać z kolejnymi przeciwnościami, z nowymi przeszkodami. Liczy się psychika. Jeśli wytrzymają, jest dobrze, jeśli nie, sami wiecie. Co znaczą te belki? Że dowodzę. Wiesz, że jeśli przejdziesz, możesz kiedyś dowodzić także mną. Tak. Myślisz, że potrafisz? I jeszcze nie. To oczywiste. Nie ma ludzi niewrażliwych na ból, a rekruci najbardziej obawiają się urazów. Jeśli są poważne, rekrut odpada i musi zaczynać wszystko od początku. Dopłynęliśmy, ale w drodze powrotnej walnęła w nas fala. Wywróciło nas. Noga dostała mi się między wzmocnienia. Ponton się przewrócił, wszystko działo się błyskawicznie. Zawsze ktoś ląduje w wodzie, czy to na przyboju, czy na mieliźnie, a to oznacza kłopoty. Boli? Tak. Tutaj? Możesz chodzić? Mogę. Włóż skarpetkę, but i wracaj do ćwiczeń. Stań tutaj. Całkiem niezłe buty. Jak na pierwszą inspekcję. A twoje? Nawet ich nie ruszyłeś. Padnij. Na ziemię. Liczy się dbałość o szczegóły. Odpowiednie przygotowania przed walką często decydują o życiu lub śmierci żołnierzy. Muszą przewidywać problemy i rozwiązywać je, zanim ktoś zginie. Zwykłe skupienie to za mało. Zacznijmy tu. Byliśmy tutaj w niedzielę od 9 rano do 21, 12 godzin. Jakieś 4 czy 5 godzin spędziłem na sprzątaniu tego pokoju. Potem przez kilka godzin sprzątałem ich biuro. Wysypimy piasek z szuflad. Mam coś. Naprawdę się postarałeś. To mój pierwszy raz. Wiele mnie to kosztowało. To mój pierwszy kurs. Tego się spodziewałeś?
Wcześniej nie, teraz tak. Wiem, po co tu jestem. Wiedziałem, jak będzie. To mój piąty czy szósty raz. Wcześniej odpadłem na przeboju, dostałem wstrząśnienie mózgu. Potem miałem zapalenie płuc w piekielnym tygodniu. Innym razem zerwałem ścięgno podkolanowe. To wielkie wyzwanie. Człowiek daje z siebie 110%. Tutaj wszyscy bardzo się starają. Ludzie przychodzą, stają przed wyzwaniami. Niektórzy nie dają rady i odpadają. Jedni wracają i próbują ponownie, inni nie. Od 3 lat wszystko, co robię, ma tylko jeden cel. Chcę ukończyć ten kurs. Na ziemię. Rany. Wyciskaj. Mamy plakietki z nazwiskami, a ty wciąż się mylisz. Wyciskaj. To najtrudniejsze szkolenie, ma sprawdzić, ile wytrzymamy. Ostateczna granica. Nawet nie wyglądam jak instruktor rekord. Jestem o wiele przystojniejszy. Jeśli nie wiesz, wystarczy spojrzeć na napis. Czy kiedy na drzwiach widzisz napis ciągnąć, zaczynasz pchać? Gdyby nie budzik przy moim łóżku, nie byłoby mnie tu. Budzi mnie każdego ranka, inaczej bym nie wstał. Musimy wstawać o 3 nad ranem i być tu o 4. 15 minut przed instruktorami. Późnym wieczorem, godzinę lub półtorej z rodziną w domu, a potem do łóżka. Może pójdziemy do babci na święto dziękczynienia? A nuż zje... Ptaszki? Gwiazdki. Za chwilę będą ptaszki. Napij się i wracaj. Tak jest. Biegiem. Podniesiecie i wracacie do starej belki. 45 sekund. Start. Stara Mizry jest doskonałą nauczycielką. Kurs 234 uczy, że opłaca się zwyciężać. W tej chwili używają głównie nóg. Cały dzień pracowali ramionami. Trzeba dać im nieco wytchnienia i odmiany. Zwycięzcy tutaj. W tym szaleństwie jest metoda. Czujesz się lepiej? Chyba, instruktorze. Zawsze tak głupio odpowiadasz? Jestem trochę zmęczony. Mam cię może pomiziać po brzuszku? Nie. Poklepać po pupci? Mamusia masowała ci ramionka? To pierwszy dzień. Wszyscy dostają taki sam wycisk. Ale jakoś dają radę. Tak jest. Czasem dochodzi do odwodnienia. Jeśli nie zjedzą porządnego posiłku, jedną kanapkę zamiast 3, poziom glukozy we krwi spada i mają problem. Z nim nie było najgorzej. Odpowiadał przytomnie, usta miał w porządku, puls też. Tyle tylko, że trzeba będzie mieć go na oku. Możesz wracać do belki. Trochę mi słabo, ale chcę pomóc kolegom. Jeśli coś się będzie działo, wróć. Tak jest. Co roku w ośrodku odbywają się 4 kursy. Kurs 234 jest zimowy, a takie mają najwyższy odsetek rezygnacji, głównie z powodu zimna. Jak się nazywasz? Vincent Gary. To twoi ludzie i twoja belka. Ty dowodzisz. Powiedz im, co mają robić. Szkolenie to wojna na wyczerpanie, bezustanny konkurs szczęścia i zaangażowania. Każdy rekrut musi pokazać, że chce tu być bez względu na wszystko. Problem w tym, że samo poświęcenie czasem nie wystarcza. Trzymaj ramiona w górze. Mocniej. Unosisz coś? Crader, siadaj. To stało się wczoraj przy podnoszeniu belki. Ręka mi zdrętwiała. Wyłamałem bark. Teraz potrzebna będzie operacja. 5 sekund. Start. Stara Mizry jest doskonałą nauczycielką. Kurs 234 uczy, że opłaca się zwyciężać.
W tej chwili używają głównie nóg. Cały dzień pracowali ramionami. Trzeba dać im nieco wytchnienia i odmiany. Zwycięzcy tutaj. W tym szaleństwie jest metoda. Czujesz się lepiej? Chyba, instruktorze. Zawsze tak głupio odpowiadasz? Jestem trochę zmęczony. Mam cię może pomiziać po brzuszku? Nie. Poklepać po pupci? Mamusia masowała ci ramionka? To pierwszy dzień. Wszyscy dostają taki sam wycisk. Ale jakoś dają radę. Tak jest. Czasem dochodzi do odwodnienia. Jeśli nie zjedzą porządnego posiłku, jedną kanapkę zamiast trzech, poziom glukozy we krwi spada i mają problem. Z nim nie było najgorzej. Odpowiadał przytomnie, usta miał w porządku, puls też. Tyle tylko, że trzeba będzie mieć go na oku. Możesz wracać do belki. Trochę mi słabo, ale chcę pomóc kolegom. Jeśli coś się będzie działo, wróć. Tak jest. Co roku w ośrodku odbywają się cztery kursy. Kurs 234 jest zimowy, a takie mają najwyższy odsetek rezygnacji, głównie z powodu zimna. Jak się nazywasz? Vincent Gary. To twoi ludzie i twoja belka. Ty dowodzisz. Powiedz im, co mają robić. Szkolenie to wojna na wyczerpanie, bezustanny konkurs szczęścia i zaangażowania. Każdy rekrut musi pokazać, że chce tu być bez względu na wszystko. Problem w tym, że samo poświęcenie czasem nie wystarcza. Trzymaj ramiona w górze. Mocniej. Unosisz coś? Crader, siadaj. To stało się wczoraj przy podnoszeniu belki. Ręka mi zdrętwiała. Wyłamałem bark. Teraz potrzebna będzie operacja. Nie mogę ruszyć lewą ręką. Nie wiem, nie czuję jej. To będzie całkiem poważny zabieg. Potem czeka mnie rehabilitacja. Nie wiem, czy wrócę, czy po tym wszystkim będę mógł znowu spróbować. Górę. Shoemaker, do góry. Trzymaj. Trzymaj ogierze. W górę i w dół. Wskakuj. Kto to jest? Hoff? Hoff. W górę. Podobno masz dawać przykład. Shoemaker, ty zostajesz. Shoemaker i Holly są obiektem kpin. Ale w szkoleniu nie chodzi o upokorzenie. Możesz wrzeszczeć, kopać, nawet gryźć. Bylebyś dał radę. W górę. Zaczynacie rozumieć, że wysiłek jest konieczny. Jeszcze nie skończyliście. O jedności grupy decyduje przywództwo. Gettys dowodzi kursem 234. To właśnie u tego weterana rekruci szukają wsparcia i poczucia pewności. Jako oficer dowodzący odpowiadam za ludzi. Zawsze o tym marzyłem. To najlepsza robota w marynarce. Pracuje się z ludźmi, którzy wiedzą, czego chcą. Krótko mówiąc, to najlepsza służba. Po śniadaniu okazuje się, że jeden kursant zniknął. Po zaledwie trzech godzinach kurs 234 stracił jednego żołnierza. Wieści szybko się rozchodzą, ale to nie czas na wątpliwości. Co z Buttersem? Gettys nie ma czasu, by się tym martwić. Idziemy. Rekruci są w różnym wieku, mają różne charaktery. To będzie długi dzień. Teraz muszą się skupić na następnym ćwiczeniu, 6-kilometrowym biegu na czas.
Teraz bieg. Ci, którzy zmieszczą się w czasie, odpoczną. Inni dostaną w kość. Sześćdziesiąt procent z tych, którzy dziś nie dadzą rady, nie przetrwa piekielnego tygodnia. Piekielny tydzień, 5,5 dnia koszmaru. Instruktorzy powtarzają rekrutom, że większość z nich i tak odpadnie. Start. Każdy rekrut, który nie pokona 6 km w 32 minuty lub mniej, prawdopodobnie wyleci za 2 tygodnie przed rozpoczęciem piekielnego tygodnia. Połowa kursu uczestniczy w nim po raz pierwszy. Reszta robi to drugi, trzeci, a nawet czwarty raz. Po wysiłku lub do rezygnacji. Co się dzieje? Kręci mi się w głowie, jestem odwodniony. Do góry. Piłem za mało wody. Zaczynam widzieć ptaszki, gwiazdki. Za chwilę będą ptaszki. Napij się i wracaj. Tak jest. Biegiem. Podniesiecie i wracacie do starej belki. 45 sekund. Start. Stara Mizry jest doskonałą nauczycielką. Kurs 234 uczy, że opłaca się zwyciężać. W tej chwili używają głównie nóg. Cały dzień pracowali ramionami. Trzeba dać im nieco wytchnienia i odmiany. Zwycięzcy tutaj. W tym szaleństwie jest metoda. Czujesz się lepiej? Chyba, instruktorze. Zawsze tak głupio odpowiadasz? Jestem trochę zmęczony. Mam cię może pomiziać po brzuszku? Nie. Poklepać po pupci? Mamusia masowała ci ramionka? To pierwszy dzień. Wszyscy dostają taki sam wycisk. Ale jakoś dają radę. Tak jest. Czasem dochodzi do odwodnienia. Jeśli nie zjedzą porządnego posiłku, jedną kanapkę zamiast trzech, poziom glukozy we krwi spada i mają problem. Z nim nie było najgorzej. Odpowiadał przytomnie, usta miał w porządku, puls też. Tyle tylko, że trzeba będzie mieć go na oku. Możesz wracać do belki. Trochę mi słabo, ale chcę pomóc kolegom. Jeśli coś się będzie działo, wróć. Tak jest. Co roku w ośrodku odbywają się 4 kursy. Kurs 234 jest zimowy, a takie mają najwyższy odsetek rezygnacji, głównie z powodu zimna. Jak się nazywasz? Vincent Gary. To twoi ludzie i twoja belka. Ty dowodzisz. Powiedz im, co mają robić. Szkolenie to wojna na wyczerpanie. Bezustanny konkurs szczęścia i zaangażowania. Każdy rekrut musi pokazać, że chce tu być bez względu na wszystko. Problem w tym, że samo poświęcenie czasem nie wystarcza.